Godzina 5:49. Ruszamy na morskie łoko. Wszyscy nie bijcie stawów i szpigle sobie wierch, mam nadzieję. Mam nadzieję. Wszyscy się pakują. Jak to się chowa? Chyba się pakuje. Jak to się chowa? Zaraz ruszamy. Witamy wszystkich, tak? 4:50. Godzina 5:55. Wyruszamy. Wszystko według planu poszło. Tak. Tak jak chcieliśmy wyruszyć, wyruszyliśmy. Dzień dobry. Zorganizowana wycieczka do ostatniej kropli krwi. Zimno jej. Ale tylko z przodu. Ale tylko z przodu jest, jest zimno. Co? Tylko z przodu. Tylko z przodu jest zimno. No. Tak. Niektórzy mają takie piórka. Baby pogadują, nie? Baby pogadują baby. Witamy ponownie. 40 minut. Na trasie. Prawie 3 km. Już 3 km? Ile? Tylko 3. To przed nami, bo tu grzmoty. Mickiewicza. Toj-toj. Toj-toj. I skręt na Dolinę 500 stawów. Także damy radę. Agnieszka została pierwsza, nie? Widzimy się za chwilę. Zdjęcie złupcie. Na Dolinę Pięciu Stawów, czyli idziemy tu zielonym szlakiem. A to jest coś tutaj, tak dalej, tu, tak? Tu, tu. Mhm. Tu mamy te stawy, raz, dwa, trzy, cztery i gdzieś jest piąty. A to już więcej niż pięć ogólnie. Nie, jest raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze jeden jest też tu. Taki malutki. A teraz skręcamy w prawo. Na Dolinę Pięciu Stawów. Godzina 6:47. Idziemy. 6:47. Idziemy do góry. Idziemy? Do góry. Góry przebywamy. Zabudowamy kolejny szczyt. Będziemy szczytować. A dziewczyny z przodu śmigają. O tam. A gdzie oni idą? Gdzie oni są?
Hejo. Godzina 9:19. Idziemy w stronę Zawrata. Nie narzekaj, i tak jest tego dużo. Bardzo ładna pogoda. Ja nie. Fajna, bo nie jest aż tak. Dobra, idziemy na laski. Idziemy laski, pod paski. Tu same muczki. Godzina 50, nie? 2 godziny będziemy tam się wspinać. Idziemy. Bardzo fajnie teraz tam w górę. Zobaczcie. A tam dolina pięciu stawów. A tu Wiola skupiła chusteczkę. Makulaturę. Idźmy. Śnieg? Wow. Teraz Sławek idzie śniegować. Ale co teraz? Tam do góry trzeba iść. Jak tam? Się idzie? Ciężko, co? Super jest. Ciężko, ale fajnie. Sławek już z Agą naciera. Łańcuchy. Mocno się trzymaj, bardzo mocno się trzymaj. I napinaj łańcuch jak wchodzisz. Nie spusta do góry, nie? To są dobrze, bo są na te półki. Ale widok, co? Uśmiech. Tam było chyba bardziej niebezpiecznie, nie? Chyba tak. No. Siema wszystkim. Spinanko. Co jest? No to już wam się spełniało na początku. Nagrywa się, nagrywa. No. Już końcówka. Dobrze, że... Dobrze, że za nami tak nikogo nie damy. Teraz godzina? 11:53. Jesteśmy na Szpiglasowej Przełęczy. Idziemy na Szpiglasowy Wierch. 15 minut, no. Idziemy tam. A tam
to jak Kamil poleciał, nie? Tamtej gościowie? Tej dziewczynie, no. No. A ten chłopak, co poleciał? On poleciał? No, widzisz, że go te, tak, normalnie, on aż tak się zabujał. Ale on był pewnie siebie, bo widać. Jezu. Temu, co się kotwa zerwała? Nie. Jeszcze kaweczek i Wiola zdobywa szczyt. Szpiglasowy wierch. Jeszcze momencik. Jak tam reszta załogi? Dobrze. Już dobrze. Pamiętajcie, teraz już będzie tylko, no może nie zawsze tylko z górki. Jak tam sytuacja wygląda? Oj. Sławek szczytuje. Wsiądę na słupku. Dobra, szczyt zdobyty. Ja będę jeszcze wyżej. Dęda. A tam dolina pięciu stawów, a tam morskie oko i tam idzie. Godzina 12:41, schodzimy z przełęczy. Szanowne Państwo, schodzi. Aga prowadzi. Tam jest nasz cel. O, tam. Zatrzymał. Tam idziemy. Patrzonka. O, leci dalej.
No i kupter leci dalej. Możliwe. Skał, nie ma skał, nie ma skał. Nie ma skał. Są, są. Idźmy wszyscy do Morskiego Oka. Pierwszy dzień się chyba bardziej uciliśmy, nie? Bo było tak duszno, nie? Mhm. Dziś się zrobiło ładnie. Jesteśmy z sobą Marią. Pozdrowienia z góry. Ciekawe, czy nas słychać w ogóle. Jest dobrze. Jeszcze godzina czasu do Morskiego Oka. I później odcinek następny. Już się zbliżamy do schroniska nad Morskim Okiem. Już jest bardzo blisko. Już widzieliśmy pełno ludzi. Tam widać schronisko i plaże, pełno ludzi. Multum, co? Multum, nie no, masakra jakaś. I szwagry idą. Jak tam? Wiesz co, taki podziwiamy kamienie, jakie są ładnie. No zobacz, spójrz, tu góry. Gdzie? No tu po prawej stronie. Też są? No też są. Jest godzina 14:45 i pochodzimy do schroniska przy Morskim Oku. Co to? Doszliśmy. 18 km, nie? 16. 16! 16 ja mam. 16:81. No. 9 godzin. Ty tam nie stąd. 18:03. A ty Mariusz pokaż. Nie pytaj. Ja mam na moim 16. 9, prawie 20. No, to szedł, to szedł. Czekaj, Romolu, nie pędź. Się przepuścisz. Siema, co tam? To co, wracamy? Zaczęłam się w ogóle. Wracamy, nie? Gdzie jest Robert? Nie zaginął. Ten, co płaciła mama. Dobra. 15:30. Wracamy, startujemy do parkingu. Z Morskiego Oka. Z Morskiego. No. Już prawie koniec. Ile to nam zajmie? No nie wiem, z 3 godziny. Nic się zobaczy. W każdym razie idziemy rano. W każdym razie 15:30. Myślę, że weźmiemy szybką kąpiel i ruszamy na Giewont. Jeszcze dziś. Dobrze. Ale dzisiaj widzieliśmy żubry i widzieliśmy te małe, to jak się nazywały? Świstaki. I świstaki. No. Żubry w puszce. A świstaki żywe. Świstaki żywe. Tak, jest asfaltem. Poświęcane dla koni. Tak? Asfaltem będziemy szli, nie? O, zresztą fajnie cień jest, nie? Mega, co? To może jeszcze jeden skrót, co? To jest moment ogólnie, przecież to ten moment, nie? A tam idziesz, to nie jest źle. Idziesz, zobacz, potok. No, jakby tyle przeszły? No, no pewnie. Minęło 11 godzin i 45 minut od początku naszej podróży w górę. Zrobiliśmy 25 km
i 41,5 tysiąca kroków. Wow. Daliśmy jest radę. Godzina. Daliśmy radę. Czekaj, jest godzina. Która jest godzina? Szybko. Jest godzina. 17:40. No. Żegnamy. Jesteśmy zadowoleni. No o, jeszcze Sławek gdzieś mówi. A, dobra. Jesteśmy zadowoleni z naszej wycieczki. Miejscami było ciężko i stromo. Szczególnie jak łańcuchy szczeliły przy Mariuszu. Przecież troszeczkę mieli stresa, ale daliśmy radę. Dobra, no to pa. Dziękujemy. To pa.